I tacy sympatyczni goście, i my ciągle rozmawiamy, a teraz czas, żebyście wy też Państwo dowiedzieli się troszkę więcej, co będzie działo się podczas tego właśnie konwentu, Katowice Tattoo Konwent. Moi drodzy, powiedzieliśmy, że dobra zabawa. Ty powiedziałeś, że dobra zabawa, tak. To na pewno, ale dokładniej. Dokładniej, tak. Dokładniej to jest bardzo dużo rzeczy, nie starczyłoby nam czasu. To chociaż troszkę, wiesz, jakieś tam. To jest około 9 koncertów, 4 wystawy, Muzeum Tatuażu. Może tak z tych większych takich nazw, to wymienimy z tych zespołów tam Bulbulators, Marcin. JWP. Ale JWP, Sztygar Bonko. Cudowny, jest po prostu mistrzem świata, także no, niestety nie może mnie być, ale z wielką przyjemnością bym się wybrała. Koncerty to jedno. Tak, do tego też druga scena pokazowa, gdzie odbywają się te konkursy na najlepsze tatuaże, pokazy, mody, jakieś tam, no, generalnie. Dużo różnych rzeczy ciekawych. Podwieszanie to będzie rzecz taka, która może kontrowersyjna, może zmrozić trochę niektórych krew w żyłach. Widzów. Krew w żyłach, tak jest. Ale wytłumaczysz troszkę, o co haczyki, chodzi? Podwieszenie, bujanie. Ostro. Tak jest. To jest cały tam show, który przygotowuje ta grupa. No to jest profesjonalna ekipa. Ja dobrze myślałem, że nie weźmiecie kogoś z tłumu. Nie, chcieliśmy z Marcinem zaoszczędzić trochę pieniędzy tak i jest, zrobić sami to samemu, sami ale się będziecie podwieszać. Waga już nie ta. Także. Słuchajcie, no faktycznie szykuje się całkiem fajny event, całkiem fajna impreza. Dwa dni. To też dwa trzeba dni. Dodać. No. Dla nas to będą 4 dni tak naprawdę. No, więcej, 4 dni, nawet. Tak jest. No jednak przygotowanie takiej imprezy też wymaga. Fajną rzeczą zachodu. Będzie Muzeum Tatuażu, które będzie też na konwencie. O proszę. Będzie zajmowało około tak 20 m2, ciekawe eksponaty przez Piotrka Wojciechowskiego, zbierane w Stanach Zjednoczonych przez kilkanaście lat. Będzie można to sobie, może nie dotknąć, ale zobaczyć, porozmawiać z nim o historii tatuażu, tego typu rzeczach, zobaczyć jak to się zaczynało, bo na świecie generalnie tatuaż jest obecny od około 60-70 lat, a w naszym biednym kraju od tak 20. No jest, ale są dopiero osoby, które działają, wiesz, które starają się to rozkręcić, jak na przykład wy, tak? Więc jest to ciężkie tutaj, ale ciężko? Powoli do przodu. Fajnie, że wasza stacja to doceniła i nas zaprosiła. Dokładnie. Dlatego mamy fajne dlatego mamy dla widzów 2 bileciki podwójne na tą imprezę. Tak, kafesilezja@tvs.pl, adres mailowy, który znacie doskonale. Można wysyłać i mamy pytanie. Pierwsze 2 osoby, które wyślą nam na tego właśnie maila swoje tatuaże, dostają właśnie te zdjęcie swoich tatuaży. Właśnie może uściślimy zdjęcie swoich tatuaży. Tak, jeśli macie. Albo wiesz, jeśli ktoś nie ma, to żeby tutaj nie dyskryminować, to zdjęcie tatuażu, które by mu się podobał. Może który być. Chciałby być mieć. Dobra, możemy? Okay. Może być. Ocenicie? Tak. Jasne. Ocenimy. Super. W takim razie będzie okazja się spotkać. Panowie, ale nie chciałabym jeszcze kończyć tej rozmowy, bo chciałam jeszcze was zapytać o to, może nawet nie zapytać, ale porozmawiać o tym, bo tatuaż chyba stał się już tak naprawdę jakimś artyzmem, tak? To robienie dobrego tatuażu to chyba jest sztuka, prawda? Nawet nie chyba, ale na pewno. Jeśli to zależy od tego, jak, bo sztukę można pojmować na wiele sposobów, to jest powiedzmy dosyć subiektywny termin. Więc nigdy nie będzie tak, że jest to sztuka dla wszystkich. No, dla części ludzi na pewno te dobre tatuaże to no jest to już sztuka, ponieważ no, wymaga naprawdę dużego wysiłku i inwencji i jakby umiejętności, żeby coś takiego stworzyć. No ale są ludzie, którzy nigdy tego nie docenią jako sztukę. No. Ale wiesz, często jest tak, że sztuka nie musi być dla mas, prawda? Co? No może tak, być troszkę niszowa, więc tutaj jak najbardziej kogoś się znajdzie, swojego odbiorcę, to jest najważniejsze. Kiedyś było tak, że był w Polsce tylko jeden tatuaż obecny, prawda? Teraz to już wszystko wraca do, pojawia się normalność i pojawiają się różne style. Tatuaż jakiś tam old school, new school, realistyczny tatuaż, biomechanika, prawda? Jakaś tam Japonia i tak dalej. Każdy musi po prostu prześledzić, co mu się podoba, a nie tak wchodząc do studia po schodach, na pałę. Okej, zrobię sobie może to dzisiaj. A co jest modne? A właściwie jest jakaś moda, jeśli chodzi o my jesteśmy tylko modni. Nie, ale słuchajcie, zdarza się coś takiego, że przychodzi ktoś... Są mody, bo to mody z reguły są powiedzmy kreowane przez właśnie celebrytów czy znane osoby. Oni kreują modę i to widać w studiach. Gwiazdki, dziewczęta tak, mają jeżeli, gwiazdki, jeżeli tak? Powiedzmy taka Rihanna czy ktokolwiek inny ma wydzierane te gwiazdki, które tam przez pół pleców lecą, no to potem jest nalot. No. Znaczy nie tyle, że nalot, ale dużo... Dużo więcej ludzi przychodzi, po prostu dziewczyn, które chcą mieć wydrukowane, mają i chcą mieć dokładnie to samo. Więc są jakieś tam mody wewnątrz tego, ale tak ogólnie takiej mody, powiedzmy,
która by zahaczała wszystkich tych miłośników tatuaży, to nie sądzę, żeby. A co możecie powiedzieć tym, którzy chcieliby spróbować? Jeszcze nie mają, ale zastanawiają się nad tym. Właśnie najlepszą imprezą do tego wszystkiego jest nasz konwent. Nie trzeba sobie zrobić tego tatuażu, wystarczy przyjść, zobaczyć, po prostu spróbować, jak to smakuje, prawda? Zobaczyć sobie, jak ludzie pracują, a jest możliwość zobaczenia... Jacy ludzie noszą te tatuaże, że wcale nie jest tak strasznie, jak czasem się myśli. Jest możliwość zobaczenia prawie 120 tatuatorów z całej Polski. Tak jak mówiłem wcześniej, pracują w różnych stylach, można zobaczyć, który się podoba, porozmawiać z nimi, nawiązać jakiś kontakt i później za 2-3 miesiące, 4 miesiące pojechać przez pół Polski pociągiem. Warto się też zastanowić, warto. To chyba też jest taki apel do wszystkich. Trzeba porozmawiać. Tak, zastanowić się, porozmawiać z dobrym tatuażystą i w tym momencie można coś kombinować. Panowie, bardzo wam dziękuję. Marcin Paczesny, Tomasz Majszyk. Tomi. Dziękuję wam bardzo za wizytę u nas. Dziękujemy. Udanej imprezy. Przypominam, drodzy państwo, o zaproszeniach. Dwa podwójne zaproszenia. Kafe Silesia, małpa.tvs.pl. Czekamy na zdjęcia waszych tatuaży.